Samorząd, który nie jest źródłem innowacji, wysycha i umiera. I przestaje być autorytetem dla swoich mieszkańców, a zaczyna być dla nich trudną władzą. Powiedziała pani profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, na spotkaniu w Wyższej Szkole Administracji, gdzie niezależni BB wraz z prezydentami minionych kadencji świętowali 25-lecie powstania samorządów. Do debaty prezydenckiej o tym bilansie 25-lecia o stanie miasta zaprosiliśmy wszystkich 5 prezydentów, oprócz prezydentów Traczyka, ale Raczyka, Jąkisza, którzy przyjęli zaproszenie. Prezydent Michniowski nie mógł być obecny, bo jest za granicą, o czym nas poinformował, natomiast prezydent Krywuld nie odpowiedział na nasze zaproszenie, nie pojawił się w ogóle na debacie. Szkoda, bo myślę, że z takiego spotkania, zderzenia poglądów byłych ludzi, którzy zarządzali tym miastem i obecnych, mogłoby wyniknąć coś naprawdę interesującego, ciekawego, z którego miasto jako wspólnota mogłoby skorzystać. Eksprezydenci wspominali swoje kadencje. Na zakończenie działalności ojca Bielskiego taki jeden z argumentów na to, żebyśmy pozostali tym miastem wojewódzkim, tym województwem, było to, że byliśmy, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto PKB, na 5. miejscu w kraju. I najważniejsze osiągnięcia. W związku z tym, że ja jestem pasjonatem życia kulturalnego, to oczywiście remont Teatru Polskiego i dworca kolejowego w Bielsku-Białej, ponieważ to jest wizytówka miasta. Jeśli chodzi o gospodarcze, to specjalna strefa ekonomiczna w Bielsku-Białej, ponieważ bez pieniędzy oczywiście kultura też nie może funkcjonować, ale najważniejsze z mojego punktu widzenia, zupełnie niematerialne, to jest moja współpraca z moimi poprzednikami i kontynuacja ich działania. I żal, że mój następca niestety tą ciągłość przerwał. Obwodnica zachodnia naszego miasta, która w ostateczności została zakończona, ostatni etap to jest węzeł Kurlanka, został zakończony w kadencji mojego następcy, ale tak naprawdę moi poprzednicy nad tym pracowali. W mojej kadencji udało się w wyniku prywatyzacji Akwy, którą rozpoczęli moi poprzednicy, pan prezydent Raczek przygotowywał cały projekt, cały program. Ja byłem członkiem odpowiedniej komisji, ale nie zdążyliśmy tego sfinalizować w okresie kadencji pana Zryszka. Ja to sfinalizowałem już w trakcie mojej kadencji, to nie oznacza, że to jest moja zasługa, ale z pieniędzy z tego uzyskanych zbudowaliśmy odcinek do Starego Bielska i od Bystrzańskiej do Żywieckiej oraz przygotowaliśmy projekt całego węzła Kulanka łącznie z finansowaniem, dokumentacją techniczną, pozwolenie na budowę i rozpoczętą procedurą przetargową. Mój następca miał tylko rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą. Nawet nie widziałem otwarcia tego odcinka. A oto wspomnienie z przejęcia przez samorząd kolejki linowej na Szyndzielnie. Żeby to zrobić, to trzeba było pewne intrygi. Otóż kiedy szlachetnik prezydent Jąkisz powiadomił mnie jeszcze jako wtedy wojewodę, że jest taka chęć, żeby przejąć kolej linową, bo ona za chwileczkę szczęśnie, albo się urwie i będzie dopiero nieszczęście. Pojechałem do ówczesnego ministra przemysłu Jakiego Lipko, który był człowiekiem małego ducha i niewielkiej wiary, i wręczyłem mu taki spis przedsiębiorstw, które chciałem przyjąć jako wojewoda, ponieważ wszystkie do tej pory skomunalizowałem, sprywatyzowałem i nie miałem już żadnego jako organizowania. A on tak to czyta i znowu tak, dużo, a co to jest? Co to jest PKL Szyndzielnia? Ja mówię, to jest część PKP, której częścią jest Polskie Koleje Linowe, a tej części jest Kolejna Szyndzielnia. A po co to panu? Ja mówię, panie ministrze, no mam wspaniałego inwestora i jak pan tylko to da, to natychmiast będzie inwestycja, będzie nowa kolejka. No dobrze, wydzielił to z PKP, wręczył nam akty nominacyjne, a Rada Miejska czekała wieczorem w ratuszu. Jak tylko dostałem to do ręki, natychmiast zadzwoniłem, podjęli uchwałę o komunalizację i przyjęli w nocy. Rano mi tylko dzwoni, panie wojewoda, co mam tą decyzję o dezawanturach w PKP? Ja panu odbieram to przydzielnie. Ja mówię, to już się nie da. Jak to się nie da? Dlaczego? Bo ona już jest skomunalizowana. A ja wczoraj panu to dałem, ale się spotkali w nocy, takie to było ważne, i przejęli. I w ten sposób kolej linowa w Bielsku-Białej jest do dzisiaj samorządowa i w bardzo dobrym stanie. Każdy może się o tym przekonać, jadąc kolejką na Szyndzielnię. Szanujmy wolność samorządów i rozluźnijmy te kleszcze prawne. Szanujmy uznanie administracyjne. I dokonajmy silniejszego związku między gospodarką a władzą lokalną, ale nie w sensie korupcji i układów, ale w sensie walki o miejsca pracy i wymyślenia na nowo koncepcji swojego miasta. To jest kwestia transparentności. Proszę państwa, mam nadzieję, że jak tu jesteśmy,
doczekamy takiej chwili, że pismo złożone do Urzędu Miasta będę mógł śledzić w internecie, co się z nim dzieje, kto go załatwia i jaki jest końcowy finał. Samorząd, Rada Miejska, prezydent jak najbardziej tu ma najwięcej do zrobienia w świetle przepisów, które obowiązują, żeby konsultować ze społecznością miasta wszystkie najważniejsze rzeczy. To wydaje się oczywiste, ale do tego mamy jeszcze w dzisiejszej rzeczywistości bardzo daleko. Ta niechęć taka do konsultowania wszelkich projektów z mieszkańcami jest dla mnie zadziwiająca i na tym bardzo boleję, że tak naprawdę samorządność się skończyła. Być może wina też jest tutaj po stronie stanowionego prawa. Wykład dzisiaj pani Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, wyraźnie nam pokazał, jak to może być skonstruowane i ona dała bardzo konkretne przykłady, kiedy tak zwany system prawny potrafi zdusić samorządność. Ale to już jest zadanie dla tych, którzy będą tworzyć prawo w przyszłym Sejmie i Senacie. Specjalna kapituła samorządowców przyznała nagrodę najbardziej zasłużonej w naszej okolicy dla samorządów osobie. Obrady były niemożliwe i jednogłośnie wybraliśmy osobę, która naszym zdaniem zasługuje na tytuł, na wyróżnienie samorządowca pod Beskidzie. Bardzo proszę panią sędzię Martę Garabich tutaj naprzód. Pani sędzina w stanie wojennym pomagała osobom represjonowanym, a w okresie przekształceń była pełnomocnikiem rządu do spraw samorządu terytorialnego w województwie bielskim. Takie oto było świętowanie 25-lecia powstania samorządów.